Poniedziałek 25 sierpnia, witam Państwa, Malwina Muzyczka. Zapraszam na magazyn miejski. A co dzisiaj w programie? Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Sukces kina pod gwiazdami. Orkiestry Dente na Starówce. Drużyna Super W Szlachetnej Paczki poszukuje wolontariuszy na region Zamość Północ. Posiadasz wolny czas i chcesz go wykorzystać jak najlepiej? Masz otwarte serce i chcesz się dzielić swoim dobrem z ludźmi? Masz szansę. Szlachetna Paczka, region Zamość Północ, poszukuje wolontariuszy. W tej chwili w Zamościu organizujemy 4. edycję Szlachetnej Paczki, dlatego w tej chwili rozpoczynamy akcję. Poszukujemy wolontariuszy. Także zapraszam, trzeba wejść na Szlachetną Paczkę, na stronę Szlachetnej Paczki i zarejestrować się. Praca wolontariuszy nie należy do najłatwiejszych, jednak radość, jaka płynie z czynienia dobra, rekompensuje poświęcony czas. No wolontariusz oczywiście musi się zarejestrować, przede wszystkim zarejestrować się. My go rekrutujemy, później są szkolenia specjalne dla wolontariuszy. Później dostaje rodzinę, do której musi pojechać, opisać ją, ewentualnie ją zaakceptować do pomocy. Szukamy darczyńców i oczywiście do magazynu darczyńca przywozi paczki i zawozi wolontariusz dla tej rodziny paczki. Osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami, proszone są o rejestrację na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Na wolontariuszy do 15 września czeka lider Szlachetnej Paczki na region Zamość Północ, Danuta Goździuk. Dużym powodzeniem cieszą się seanse Kina pod Gwiazdami. Przed nami jeszcze dwa filmy. Jak już informowaliśmy, Kino pod Gwiazdami to wspólna inicjatywa Centrum Kultury Filmowej Stylowej Miasta Zamość oraz Hotelu Mercure. Wydarzenie rozpoczęło się 18 czerwca. Frekwencja zaskoczyła nawet samych organizatorów. Powiem szczerze, kino przekroczyło nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o ilość gości, frekwencje na seansach. Chyba Wieczór z Horrorami cieszył się takim największym zainteresowaniem. Podczas każdego z tych dni, kiedy wyświetlaliśmy horrory, było ponad 150 osób. Na jednym nawet brakło miejsc, już nie wszyscy się niestety zmieścili. Natomiast cały program, cała ta atrakcja Kina pod Gwiazdami naprawdę przyrosła na śmiesz oczekiwania i była dużą atrakcją, tak jakby się wydaje, w całym mieście. Jeżeli ktoś przegapił projekcję, a chciałby koniecznie obejrzeć film na świeżym powietrzu, nic straconego. Przed nami jeszcze dwa seanse. Ostatnie dwa filmy w ten weekend. Zapraszamy w pierwszy dzień, w piątek będzie komedia, natomiast zakończymy to w sobotę filmem Siedmiu Psychopatów. W związku z tym, że wydarzenie cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem, organizatorzy postanowili w przyszłym roku kontynuować Kino pod Gwiazdami. Wydarzenie ma być zorganizowane z większym rozmachem. W piątek odbył się 9. przegląd twórczości nieetatowych orkiestr wojskowych i innych orkiestr dętych. Podczas 9. przeglądu twórczości nieetatowych orkiestr wojskowych i innych orkiestr dętych przed zamojską publicznością wystąpiły Nieetatowa Orkiestra Wojskowa działająca przy Stowarzyszeniu Jesteśmy z Tobą bądź z nami, Harcerska Orkiestra Dęta Chówca Ziemi Przemyskiej z Żurawnicy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Urzędu Miasta w Parczewie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Krasnostawskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Białowoli. Już po raz dziewiąty przewinęło się chyba około 30 orkiestr już na tych 9 przeglądach i staramy się o to, żeby w każdym roku repertuar był inny i inne orkiestry występowały, żeby pokazać po prostu społeczności Zamościa i turystom, którzy tu odwiedzają, różne orkiestry z różnym repertuarem. Coroczny przegląd ma za zadanie promować orkiestry dente, które spotkać już można coraz rzadziej. Przede wszystkim promocja miasta Zamościa, bo jest w okresie letnim jest dużo turystów na terenie całego kraju. Druga sprawa to jest przede wszystkim rozrywka dla mieszkańców Zamościa. Trzecia sprawa to jest przede wszystkim to, ażeby umacniać jak gdyby orkiestry dente, po których jest już niezbyt dużo na terenie naszego powiatu, miasta, województwa czy kraju. Organizatorem przeglądu jest Stowarzyszenie Jesteśmy z Tobą bądź z nami. Współorganizatorem jest 3. Batalion Zmechanizowany w Zamościu. Na dziś to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.